Dziś jesteśmy w Poznaniu. Przyjechaliśmy oczywiście na targi książki. Będziemy buszować między stoiskami i zapytamy naszych ulubionych autorów i autorki, co u nich słychać. Chodźcie ze mną. To twój najnowszy thriller. Powiedz mi, czy tobie zdarza się wpaść w szpony gniewu? Zdarza mi się wpaść w szpony gniewu, gdy moja historia jest tak zawiła, skomplikowana i wybuchowa, że zaskakuje nawet mnie samą i czasem nie mogę za nią nadążyć. I najpierw myślę sobie, kurczę, gdzie ci moi bohaterowie pędzą, ale później widzę, że oni znajdują czasem lepsze rozwiązania niż autorka potrafi wymyślić. Ptasznik to jest nowa seria, nowa przygoda i nowi bohaterowie. Powiedz mi, jakich bohaterów spotkamy na kartach tej książki? No, spotkamy nowych, ale starych też. Główny bohater mignął w milczeniu w mojej poprzedniej książce. Tym razem jest bohaterem pierwszoplanowym. No i spotykamy Iwonę Banach, której naprawiam życie po tym, jak je skrzeniłem w wybranej przegranej. I też zabierzesz nas w przeszłość i to, te powroty do przeszłości, czy jakieś wątki z przeszłości, to już jest chyba twój znak rozpoznawczy. Tak, oczywiście nie umiem się przed tym powstrzymać. Tym razem nie będzie to odległa przeszłość, ale to będą lata PRL-u i późniejsze. No i cóż, no, wszystkich wrzucam w ten sos historii, mieszam go i zobaczę, co wyjdzie. Dzięki. Dziękuję. Jesteśmy tu po to, żeby wykorzystać obecność na targach do promocji biblioteki, do z jednej strony przypominania poznaniakom i Wielkopolanom, że jesteśmy, że na nich czekamy, że jesteśmy otwarci, że jesteśmy fajni, że księgozbiór jest bogaty, że w różny sposób docieramy do czytelników, a z drugiej strony jesteśmy również po to, żeby uświadamiać, że jesteśmy tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, bo proszę sobie wyobrazić, że takie osoby też jeszcze są. A zatem summa summarum targi są dla nas niesamowitą okazją do tego, by jeszcze lepiej móc wypełniać naszą misję. Piszesz serie kryminalne, ale też pojedyncze powieści. Czy taki twórczy płodozmian jest ci potrzebny? Tak, koniecznie, zdecydowanie i to nawet ja powiedziałbym bardziej. Dalej bym poszedł, ponieważ ja muszę czasami odpocząć od kryminału, stąd pojawiła się Burza, czyli taki horror and mystery. Teraz w tym roku mam zamiar napisać jeszcze taki prawdziwy horror klasyczny w stylu Stephena Kinga, ponieważ no, jeżeli czytelnicy oczekują ode mnie dobrych kryminałów, to muszą wiedzieć, że ja muszę od czasu do czasu odpocząć i coś napisać w innym gatunku, bo mam też takie pomysły. No i a potem wrócę do kryminału wypoczęty i mam nadzieję, że wtedy będziemy się lepiej pisać i będę miał lepsze pomysły. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dla mnie świat, który obserwuję, w którym żyję, jest bardzo ważny. Więc za każdym razem, tworząc powieść, która oczywiście jest osadzona w historii, zawsze przemycam współczesność, to co bardzo silnie na mnie działa, co ma jakieś dla mnie głębokie znaczenie. Tak samo było w przypadku Ceny Wolności. Oczywiście jest to m.in. książka opowiadająca o kobietach, które zaczynają walczyć o siebie, o swoje prawa, o równouprawnienie, o suwerenność własną i no, siłą rzeczy oczywiście myślimy tutaj o współczesnych Polkach, które też ciągle głośno muszą domagać się bezustannie swoich praw. Ja się cieszę, że ta powieść Cena Wolności może w jakimś tam sensie nam, współczesnym kobietom, pomóc i uświadomić, że my mamy w sobie ogromną siłę i determinację do tego, żeby osiągać cele i żeby walczyć o te swoje prawa. Za miesiąc premiera twojej nowej książki z serii o Marii Herman. Powiedz, czy możesz coś zdradzić z fabuły? Zdradzam tytuł Zapadlina. Mogę opowiedzieć też o miejscu akcji, bo to będzie podbyt gostki Żnin i okolice tego Żnina. Bardzo interesujące i bardzo ciekawe, bo to jest miejscowość Wapno, która należy co prawda do województwa wielkopolskiego. Ja je na potrzeby powieści przeniosłem do Kujawsko-Pomorskiego, a przeniosłem dlatego, bo tam się działy absolutnie niesamowite rzeczy. W 1977 roku doszło doszło do zawału w kopalni tamtejszej soli. Staram się tę historię połączyć z moją opowieścią kryminalną, która w warstwie takiej fabularnej będzie dotyczyła zaginięcia 18-latka ze Żnina właśnie, a w takiej nieco szerszej perspektywie będzie dotyczyła chyba zdrady bardzo szeroko pojmowanej. Myślę, że o tym będzie ta opowieść właśnie. Super, dzięki wielkie. Podobno proces powstawania tej książki był długi, trwał 2 lata. Zastanawiam się, co Cię zafascynowało w tej historii, w tym bohaterze, że zechciałaś spędzić z nim tak dużo czasu. Znaczy w pierwszej chwili, kiedy Paweł Fonfara z wielkiej litery do mnie przyszedł, to miałam takie poczucie, że to jest tylko sensacyjna historia, która była wtedy bardzo świeża i wcale nie chciałam się nią zajmować, bo mi się wydawało, że to jest w gruncie rzeczy trywialna sprawa, taka, których już słyszeliśmy, znamy ten mechanizm seryjnego, wielokrotnego sprawcy. Ale potem, jak zaczęłam się wgłębiać w to, to zobaczyłam, że to, co jest najciekawsze, to jest mechanizm łowienia kobiet i że on wykorzystywał ich łatwowierność, głód miłości i te wszystkie elementy, które się wiążą z bardzo czystą intencją, czyli one były tak naprawdę podwójnymi ofiarami, jakby wiktymologicznie były ofiarami takiego zranienia i swoich miłosnych oczekiwań, a część z nich zapłaciła życiem, czyli jakby zapłaciła najwyższą cenę. I to mnie zaciekawiło i zastanawiałam się, w jaki sposób on je łowił. Zastanawiałam się, jakich stosował sztuczki i dlaczego tak długo był bezkarny. Bo on działał przez lata, te kobiety były zaginione. Właściwie mówi się, że kilka drobnych elementów, tak zwany przypadek sprawił, że śledczy wpadli na jego trop. Bardzo duży udział w tej sprawie miała dziennikarka, która jest też bohaterką w tej książce i nie będę zdradzała szczegółów, bo chciałabym, żeby czytelnicy się sami zapoznali. Natomiast to, co było też fascynujące dla mnie, że tak jak on krzywdził kobiety, tak kobiety doprowadziły do jego ujęcia, włącznie z sędzią, która orzekała w procesie, co moim zdaniem świat dąży do balansu. Jest pewnego rodzaju sprawiedliwość jednak i to jest wspaniałe. Nasza poznańska przygoda dobiega końca. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia. Cześć.